Cześć, tu Ernest. Wracam do was z kolejną porcją ciekawostek. Dzisiaj rzucimy okiem na nowe skiny w grze, zwiastun nowego sezonu i kilka wycieków na temat eventu. Zanim przejdziemy dalej, to ja i Luni mamy dla was wyzwanie. Na ry zostawcie łapkę w górę. Okej, uwaga. 3, 4, ry. Zacznijmy od tematu nowych skinów. Przedwczoraj weszła do sklepu emotka Tussie Slide, którą swoją drogą bardzo polecam, ale przy okazji jest z nią związany pewien wyciek. Pewien anonimowy informator skontaktował się z Fortnite Lad. W prywatnej wiadomości dał mu znać, jak będzie wyglądał piątkowy sklep kilka dni przed. Według Fortnite Lad jego wyciek się sprawdził. Następnie dodał, że emotka Tussie Slide wyjdzie w sobotę. Tak też się stało. Jego informacje się potwierdziły. I jeśli plany Epic Games się nie zmienią, to 3 czerwca, czyli w środę, powinien wyjść zestaw Loser Fruit z serii Icon. Wiemy, że do zestawu Loser Fruit należą przynajmniej podwójne zbieraki, których wyglądu jeszcze nie znamy, jej ubiór oraz emotka. Co ciekawe, jej ubiór w Fortnite jest nawiązaniem do jej ubioru, który założyła w wakacje zeszłego roku podczas wydarzenia Australian Open. Strój z gry wyróżnia się tym, że jest animowany. Dalej w temacie skinów, to niektórzy z was mogą pamiętać ogromny wyciek list nazw kodowych skinów, która wyszła na jaw pod koniec 10 sezonu. Na tej liście były jedynie nazwy kodowe i co ciekawe, do dzisiaj się sprawdzają. Była tam na przykład Tientina i tak dalej, i tak dalej. No, same nazwy kodowe zazwyczaj nie opisują dobrze skina, ale wspominam o tym, ponieważ do innej gry od Epic Games, a mianowicie do Battle Breakers, dodano pewne dwie postacie. Mam tu na myśli Sierżanta Albeka i Nightshade Celine. Big John zauważył, że te dwie postacie mają takie same nazwy kodowe co dwa skiny z listy, o której wam wspomniałem. W Battle Breakers już nie raz pojawiały się postacie z Fortnite. A w Fortnite w ratowaniu świata są Razor i Kurohomura, dwie postacie z Battle Breakers. Ta ciekawostka prowadzi nas do wniosku, że te dwie postacie mogą też w końcu zawitać do Fortnite, w Battle Royale albo w ratowaniu świata. Możliwe też, że twórcy gry postanowili w ogóle nie dodawać tego do Fortnite i drogą recyklingu wykorzystali niektóre pomysły do Battle Breakers. Dobra, pora na trzeci sezon. Dzisiaj byłoby już po evencie, a na światło dzienne wyszedłby prawdopodobnie pierwszy oficjalny zwiastun trzeciego sezonu. Ale niestety Epic Games zdecydowało się przenieść event na kiedy indziej, a wraz z nim cały sezon trzeci. Event odbędzie się 6 czerwca o 20:05, a nowy trzeci sezon rozpocznie się kilka dni później, 11 czerwca. Twórcy gry dali znać, że potrzebują jeszcze trochę czasu na doszlifowanie wszystkiego. Ale jeśli mowa o powodach, to ja widzę dwie możliwości. W tym tygodniu, dzień po dniu, na scenie gamingowej będą trzy ważne wydarzenia. Valorant ma wyjść z bety 2 czerwca. Tego samego dnia stanie się grą dostępną dla każdego, a nie tylko dla widzów z Twitcha. Dzień później w Warzone, w darmowym, popularnym Battle Royale, wychodzi nowy sezon. A 4 czerwca Sony zaprezentuje gry, które mają wyjść na konsolę PlayStation 5. A tego samego dnia miał wyjść nowy sezon Fortnite. Fortnite ma i będzie się miało dobrze, ale tak czy siak. Twórcy gry mogli przenieść sezon na dzień, w którym to Fortnite będzie miało całą scenę dla siebie. Słuchajcie, nawet przedwczoraj w sobotę miejsce miało bardzo ważne wydarzenie. W rzeczywistości. Dajcie znać, czy wy też oglądaliście. Drugą możliwością jest to, że Epic Games mogło po prostu potrzebować więcej czasu. Nad Fortnite pracują tysiące osób ze swoich własnych domów, co jest dodatkowym wyzwaniem w już ciężkiej pracy. Moim zdaniem powodem jest mieszanka tych dwóch możliwości. I to nic dziwnego. Wierzę, że warto poczekać. No szkoda. Ale rozumiem. Pamiętajcie, aby wejść do specjalnego trybu 30 minut przed startem. Zajmijcie sobie miejsca, ponieważ liczba miejsc jest podobno ograniczona. Ten dodatkowy tydzień możemy wykorzystać na wbicie złotych skinów i przy okazji możemy rzucić okiem jeszcze raz na wycieki na temat eventu. Od mojego ostatniego filmiku na jaw wyszło kilka bardzo fajnych ciekawostek i pomysłów. Uwaga, spoilery! A więc, dzisiaj w okolicach południa PlayStation ujawniło nam mały co nieco na temat trzeciego sezonu. Wiecie, jak Fortnite zmienia swoją ikonę co każdy sezon, aby pasowała do obecnego motywu głównego? Dzisiaj poznaliśmy nową układkę Fortnite. Z jakiegoś powodu weszła przedwcześnie, a dokładniej o 10 dni za wcześnie. Ale nie narzekam, bo jest co mówić. Oto najnowsza okładka Fortnite, którą już można zobaczyć na konsolach PS4. Prezentuje ona bus bojowy jak zawsze, ale tym razem na tle oceanu o zachodzie słońca z małą trzypalmową wysepką w tle po prawej.
po raz kolejny motyw sezonu trzeciego został potwierdzony. Woda, woda i jeszcze raz woda. Sama okładka za wiele nam nie mówi. Nie ma to żadnych skinów, ale ta mała wysepka to bardzo ciekawa sprawa. Cofnijmy się w czasie. W 9 sezonie za zebranie wszystkich Fortbite'ów, czyli takich znajdziek na wyspie, można było odblokować taki oto ekran wczytywania, na którym to Jonesy z bunkra wskazywał na to, co się wydarzy na wyspie. Chciał nas ostrzec przed przeróżnymi wydarzeniami z wyspy, ale nas interesuje tylko ta oto część jego rysunku. To bus bojowy, lecący nad wyspą z palmowymi drzewami. To prawie identyczna wysepka. To by oznaczało, że Jonesy z bunkra nie tylko przewidział wielką bitwę, ale też i to wydarzenie w 9 sezonie poprzedniego rozdziału. To było rok temu. To nie wszystko. W 9 sezonie podczas jednego z turniejów twórcy gry na światło dzienne wypuścili kilka fajnych i zabawnych krótkich animacji. Jedna z nich przedstawia nam los zagubionego Jonesego na bezludnej wysepce, na której też są dokładnie trzy takie palmy. Co ciekawe, na tej animacji widać też wyrzutnię flar w akcji. Jonesego obudził bus bojowy. W skrzynce obok znalazł wyrzutnię flar. To był jego bilet powrotny, ale niestety jego plan dosłownie się rozleciał. Wyrzutnia flar ma być podobno jednym z nowych przedmiotów w nadchodzącym sezonie. Przyjęło się, że ta broń będzie powiązana z systemem ognia, który też ma wejść do gry. Taką flarą moglibyśmy podpalić jakąś strukturę, a ogień zrobiłby swoje. Dokładnie tak samo jak to jest w Minecrafcie. O, i tak. Jonesy z bezludnej wyspy może kiedyś stać się skinem. Warte uwagi jest też to, że na skrzynce z wyrzutnią flar jest numer seryjny. Część tego numeru seryjnego może być nawiązaniem do daty wyjścia trzeciego sezonu. Chodzi to oczywiście o 11 czerwca. Czy to przypadek? Niestety lub stety, to raczej przypadek. Taka sama skrzynka została użyta w ratowaniu świata. Jak już mówiłem, na tej okładce za wiele się nie dzieje, ale mniej więcej już wiemy, czego się spodziewać. No, wody. Swoją drogą to bardzo mi się to zdjęcie podoba. Lubię te kolory i spokojny klimat. Brakuje tylko dźwięków fal. Zaraz, zaraz. Cholera! Wspomnę jeszcze o tym zdjęciu. 12 maja ktoś to udostępnił jako wyciek na Forchanie. Nie ukrywam, to wygląda w miarę legitnie. Jest tutaj wzmianka o rekinach jako pojazdy, jest wysepka z trzema palmami, ale po pierwsze, to zdjęcie ma cechy typowego fejka, czyli zdjęcie monitora zrobione ziemniakiem. Plus, to zostało wstawione po tym, jak Tabor Hill udostępnił swoje wycieki na temat trzeciego sezonu. Osoba, która to zdjęcie zrobiła, mogła wykorzystać wycieki i wyciąć różne elementy z krótkiej animacji z 9 sezonu i wkleić kilka innych, dodatkowych elementów. Mogę się mylić, ale według mnie to fake. A w temacie pewnych wycieków, to FireMonkey na swojego Twittera wstawił nagranie tego, jak agencja ma wyglądać po zakończeniu wydarzenia. I w skrócie, połowa agencji będzie w gruzach. Ale to było do przewidzenia. Możliwe, że ofiarą padnie jeszcze kilka innych miejscówek. Wszystko jest możliwe. Jestem ciekaw, czy działania Midasa odkryją też jakąś nową miejscówkę. Omówiliśmy już kilka razy lokacje siedziby agentów. Zwiastuny tego sezonu mają podpowiedzi wskazujące na to, że ich siedziba i narzędzie zagłady znajdują się pod agencją. Co jeśli po evencie zostanie odkryta ta część wyspy? Dziura w agencji mogłaby być wejściem do siedziby, gdzie byłyby skrzynki i tak dalej. Będę z wami szczery, to raczej mało prawdopodobne. Przypuszczam, że Midas wzniesie narzędzie zagłady, a następnie zamknie włas pod ziemię. Ale taka możliwość tak czy siak jest. Co ciekawe, te pliki zniszczonej agencji są niezaszyfrowane, a twórcy gry dobrze wiedzą, że to, co nie jest zaszyfrowane, my na pewno zobaczymy. Więc moim zdaniem to tylko szczyt góry lodowej. Jeśli chodzi o zaszyfrowane pliki, no ciężko jest cokolwiek sprawdzić, ale Lucasowi udało się wydobyć tak jakby obrys ikon skinów ukrytych w zaszyfrowanych plikach gry. Znajduje się tam m.in. ikonka inżynierki. To było do przewidzenia, ale też i ikona Pumy i Midasa. Nie znamy jeszcze przeznaczenia tych zdjęć. To może być powiązane z ratowaniem świata. W tym trybie niektóre postacie mają swoje dialogi, podczas których pojawiają się ich zdjęcia. Nic nie wyklucza tego, że te postacie mogą mieć swoje własne kwestie podczas eventu Dnia Zagłady. Tak samo jak postaci z ratowania świata. Do tego te postacie prawdopodobnie rzeczywiście pojawią się w agencji. Będą tam chodzić, aktywować narzędzie i tak dalej. Wszyscy wiemy, jak brzmią wypowiedzi pomagierów i bossów z Fortnite, więc dobrze, że na naszych ekranach pojawi się tłumaczenie. Nie zapomnijmy też o tym agencie. Agent Jonesy raczej nie będzie skinem, ale powinien być obecny na evencie jako jedna z postaci w agencji.
Inżynierka za to już powinna pojawić się w grze jako skin. Wejdzie albo do karnetu trzeciego sezonu, albo do sklepu po evencie. Merl za to na swój kanał na YouTubie wstawił koncept tego, jak mapa wyglądałaby po zalaniu jej wodą. Stworzył on ją przy współpracy z m.in. Sizim, Polakiem by the way. Ich mapa wygląda tak samo jak na koncepcie mapy trzeciego sezonu, którą Merl stworzy na podstawie wycieków kilka tygodni temu. Dalej uważam, że tak, mapa zostanie zalana, ale po pierwsze częściowo i po drugie może nawet tylko na kilka dni. Albo nawet tylko na czas eventu. Może poziom wody będzie dynamicznie się podnosić i opadać podczas meczów Fortnite. No, zobaczymy. To, co teraz leci w tle, to tylko koncept. To jest obecna wyspa, ale z dodatkiem ogromnej ilości wody. Uwaga, to nawet nie jest Fortnite. To zostało stworzone na silniku Fortnite przy użyciu zasobów z Fortnite. Jeśli interesuje was całość, to koniecznie zajrzyjcie do opisu. Tam podam link do całości. Dalej, Trimix po raz kolejny udostępnił swój pomysł na karnet bojowy trzeciego sezonu. Tym razem w jego koncepcie są skiny marynarzy, przeróbki istniejących już skinów i nawet skin samego Posejdona. Jego koncept też jest jak najbardziej warty uwagi. Link oczywiście będzie w opisie. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w pusie bojowym.